Proszę pani, dużymi literami, bo nie zrozumiałem. Na czym? Tamara Arciuch, Bartosz Opania i Bartek Kasprzykowski, znani i lubiani aktorzy, bawili dziś publiczność w Suwałkach. Było śmiesznie, ale i pouczająco. Wszystko za sprawą spektaklu Pod niemieckimi łóżkami. To teatralne przedstawienie na podstawie wydanej w Niemczech książki Justyny Polańskiej. Autorka jest 30-paroletnią Polką, która od 10 lat sprząta niemieckie domy. Książka opowiada o Niemcach, ich stosunku do niej oraz sławnym niemieckim porządku. Mówi też o rzeczywistości polskich imigrantów, którzy nielegalnie pracują za granicą. Spektakl wnosi do niej nową historię. W Polsce dzięki wydanej książce sprzątaczka staje się bowiem bohaterką, celebrytką i gwiazdą. To podstawa do tego, aby śmiać się ze wszystkich możliwych stereotypów, opowiadają Bartosz Opania i Bartek Kasprzykowski. Wymyśliliśmy nawet nową historię na ten temat. Historię pompowania, sztucznego pompowania gwiazdy w mediach. Od nikogo do królowej mediów na tej zasadzie. Wykorzystując do tego fragmenty książki, która głównie opiera się na opowiadaniu sekretów alkowy ludzi, u których rzekomo istniejąca pani Justyna Polańska sprzątała. Generalnie założenie tego pomysłu, bo to jest pomysł na adaptację książki, jest taki, żeby obalić wszystkie stereotypy, żeby pośmiać się ze wszystkich stereotypów dotyczących wszystkich, to znaczy Niemców a propos Polaków i Polaków a propos Niemców, Żydów. Dlatego że wydaje mi się, że jedna opcja polityczna, że jakby dowalamy tutaj każdej opcji politycznej i sukcesem wydaje mi się może być to, jeżeli oni zaczną się z tego śmiać. Zaczną obśmiewać jakby swoje paranoje na temat innych. Praca nad tym spektaklem dla nas to jest zawsze duże spięcie i mobilizacja po to, żeby pokazać publiczności jak najbardziej zorganizowany, zwarty, konkretny spektakl. No. Każdy z nas wychodzi z tej sceny spocony, zmęczony. Tańczymy na tej scenie. Bartek produkuje Olbrychskiego, Wajdę. Wymyślamy, zmieniamy postaci właściwie co chwilę. No. Przeszkadzać nie będzie, no raczej pani Swieta 90-60-90, przeszkadzać nie będzie. Przychodzi potem taka na policję i krzyczy, że pracodawca ją zgwałcił, jak myła podłogę na kolanach. No myła podłogę na kolanach, a ten zaszyt mi od tyłu i zgwałcił. Nie mogła pani uciekać? Gdzie? Na myte? Właśnie są sprzątaczki. Bezwstydne, słuchajcie.